autor książki TypeScript na poważnie, programista, startuper, bloger, aktywista, a także prelegent i nauczyciel. Chyba człowiek orkiestra, nie? Przywitajcie go brawami. Murosz Tynkasz, akrobata. Jako jeden zdecydowałem się na taki zwykły mikrofon, bo jako jedyny chyba dzisiaj nie będę nic pokazywał tak naprawdę na żywo. Wszystko jest przygotowane wcześniej. Nauczony doświadczeniem. Staram się nie robić live codingów. Więc tak, dzisiaj będziemy mówić o testing, czyli o takim koncepcie, o tym, jak testować rzeczy. Więc jak zazwyczaj wy testujecie rzeczy? To znaczy, no, piszecie testy, nie? Mamy sobie jakąś funkcję. Wziąłem taki naprawdę najbardziej banalny przykład po to, żeby pokazać koncept, a nie skupiać się na szczegółach implementacyjnych. I mamy sobie jakąś tam funkcję. Więc pewnie jesteśmy na meetupie TypeScriptowym. Większość z was pewnie doda typy. Jeżeli bardzo chcemy, nie wiem, coś ugruntować, udokumentować, zacementować tak na zawsze, to dodamy zasady z tej funkcji oprócz typu argumentów. Implementację pomijam. I napiszemy sobie testy. To prosta funkcja, która ma sortować tablice. Napiszemy sobie do niej testy jednostkowe, no bo jakby inne nie mają za bardzo sensu. I napiszemy sobie no nie wiem, scenariusze. Na przykład jeżeli tablica jest pusta, to ta funkcja pusta w tablicy, bo jakby nie ma co sortować. I napiszemy sobie drugi scenariusz, że jeżeli podamy jakąś tablicę, która coś zawiera, to ma zwrócić nam tę tablicę, tylko że ma być posortowana. I napiszemy sobie przypadki, czyli jeżeli mamy pustą tablicę, posortujemy ją, to ma zwrócić pustą tablicę, a jeżeli mamy tablicę, która zawiera liczby 7, 4, 2, 9, to nam zwróci 2, 4, 7, 9 w tej kolejności. I można by przypuszczać, że ta funkcja działa, nie? Bo jeżeli te testy przechodzą, tam wszystko ładnie przeszło, no to możemy przypuszczać, że funkcja działa, więc tak, wypuszczamy na produkcję, jest piątek o 16 czy coś w tym stylu, idziemy do domu, chyba że pracujemy z domu, wtedy wychodzimy na dwór i działa. Tylko czy naprawdę to działa? Jakby jeszcze najgorszy scenariusz jest wtedy, kiedy to klient znajduje buga na produkcji. Ale załóżmy, że nasz kolega, koleżanka znajduje, okazuje się, że napisali, dodali drugi test jednostkowy, posortujmy 1, 2, 10, 20 i wynikiem powinno być też 1, 2, 10, 20, ponieważ te liczby są już posortowane. Okazuje się, że jednak nasza funkcja nie sortuje tego dobrze do końca, bo ona zwraca 1, 10, 2, 20. Jakby każdy, kto zna, specjalnie wymyśliłem taki tendencyjny przykład, bo każdy, kto zna JavaScript, wie, o co chodzi. Funkcje w JavaScriptie sortujące tablice domyślnie sortują leksykograficznie, a nie według liczb, tutaj traktują jako stringi. W związku z czym jeden jest, po jedynce jest dziesiątka, po dziesiątce dopiero będzie dwójka, bo sortują tak jak słowa w słowniku są posortowane, a nie jak liczby. Ale to nie jest istotne, bo to mogłaby być dużo bardziej skomplikowana funkcja. To mógłby być feature naszej aplikacji, to mogłaby być, będę o tym jeszcze mówił, playlista w Spotify'u, która okazuje się, że nie działa dobrze po wykonaniu 5 kroków przez testerów. To mogłaby być baza danych napisana przez Google'a, o czym też będę mówił, która nie działa dobrze po wykonaniu dokładnie 17. Jak możemy testować takie rzeczy, których nie przewidzimy w testach jednostkowych, integracyjnych, jakichkolwiek innych? To jest w sumie coś, o czym trochę Mateusz już dzisiaj mówił, bo możemy zrobić fuzzing, możemy sobie losować dane i to w sumie na tym się też ten koncept będzie opierał. To jestem ja, ta twarz to moja. Ta na dole to jest kawałek pizzy z jednego z meetupów tutaj w Gdańsku. Jakby nie umieszczałem linków, jest tylko jeden link. Jeżeli chcecie, to na linktree.com/typeofweb znajdziecie, nie wiem, wszystko w sumie o mnie. A więc tak, ustaliliśmy. Testy jednostkowe nie są wystarczająco dobre, żeby coś przetestować, ponieważ testy jednostkowe są świetne do tego, żeby testować przypadki brzegowe. To znaczy, czy nasza funkcja działa dla pustej tablicy? To jest świetny przypadek, który powinniśmy przetestować testem jednostkowym. Czy nasza funkcja w ogóle działa? To też jest w sumie dobry przypadek, żeby przetestować. Czy ona się w ogóle po odpaleniu się nie wywali, nie? Ale jak napisać testy, które pozwolą nam przetestować czegoś więcej? Bo przypadki brzegowe musimy znać z góry, a jak przetestować coś, czego nie znamy? I możemy losować dane. To jest w ogóle świetny pomysł, żeby losować dane.
Czyli na przykład podajemy losową tablicę i oczekujemy, że ona będzie posortowana. No i to jest w miarę proste. Jak mamy duże biblioteki, które potrafią losować dane. Większym problemem wtedy jest napisanie asercji. To znaczy, jak napisać to to be sorted. Co tablica jest posortowana tak naprawdę? Musimy się zacząć nad tym zastanawiać. Skoro nie mamy konkretnych danych, to musimy znaleźć pewne cechy, properties, stąd też nazwa properties-based testing. Musimy znaleźć pewne cechy, które uda nam się opisać. I tak tablica, która jest posortowana, ma kilka cech w stosunku do tej oryginalnej tablicy. To znaczy na pewno mają tę samą długość. Każdy element będzie większy lub równy od poprzedniego i każdy z elementów z oryginalnej tablicy będzie też występował w tej nowej tablicy tyle samo razy. I to są takie cechy. Jakby to sprawia, że musimy o tym myśleć trochę inaczej. To sprawia, że sam test jest bardziej skomplikowany, bo musimy się zastanowić, jakie cechy ma to, co chcemy przetestować i jak to w ogóle zaimplementować w teście. Natomiast jak za chwilę zobaczycie, no to nam daje ogromne, ogromne możliwości. No i teraz zaimplementujmy sobie te przypadki, te scenariusze, te cechy. Pierwszy to jest, że mają tę samą długość, czyli tworzymy tablicę losową, sortujemy ją i oczekujemy, że length obu tych tablic będzie taki sam, jakby to jest w miarę oczywiste. Druga rzecz, że każdy element jest większy od poprzedniego, tu musimy sobie napisać już funkcję. Ja akurat użyłem reduce'a. Oczekuję, że tak, że sprawdzam, że każdy element jest większy, równy od poprzedniego. Jeżeli tak jest, to całość będzie true, jak nie, to będzie false. Implementacja tak naprawdę nie jest istotna, liczy się to, że implementujemy to jest część testu. I to, że każdy element jest zawarty, napisałem sobie taką funkcję, taki helper, który zlicza po prostu każdy z elementów, on mi liczy, tak tworzy taką mapę, obiekt, rekord, w którym są policzone elementy, ile każdy z nich występuje i następnie używam go na wylosowanej tablicy, używam go na posortowanej tablicy i one powinny się sobie równać. Czyli każdy element wystąpił tyle samo razy w obu. I to jest w miarę okej, w sensie jak już zrozumiemy, rzeczywiście są te cechy, tak, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, no okej, spoko, tylko skąd brać te losowe dane i czy są jakieś narzędzia, które pomagają w tym, czy są jakieś narzędzia, które pomagają w ogóle w kontekście pisania testów, no bo to, że możemy użyć map random, no to jakby jasne, tylko czy to będzie wygodne. I jest taka biblioteka, która nazywa się FastCheck. Jakby ta nazwa to jest trochę gra słów, bo odnosi się do konceptu z programowania funkcyjnego, z QuickChecka z kolei. QuickCheck to jest taka biblioteka napisana w Haskellu, stąd w ogóle cały koncept pochodzi, czyli property-based testing z losowaniem danych. Tylko, że w Haskellu oczywiście ma znacznie większe możliwości niż w TypeScriptie, bo jednak ten jakby system typu w TypeScriptie jest dosyć upośledzony, a no cóż. I jak napisać taki test, używając FastChecka? Jakby od razu pokażę wam implementację, jak rzucę tym w was ekstra. Musimy użyć dwóch dodatkowych funkcji, to znaczy FC to jest FastCheck zaimportowany wcześniej, FC assert i FC property. Czyli my definiujemy sobie pewną asercję i definiujemy sobie pewną właściwość, a konkretnie mamy takie property, że w momencie, kiedy przyjmiemy tablicę liczb całkowitych, to jest, wydaje mi się, to jest dosyć czytelne, czyli mamy FC array od FC integer, to znaczy tablicę liczb całkowitych, to wtedy kod, który wcześniej napisaliśmy, czyli mamy posortowaną tablicę, robimy asercję, sprawdzamy nasze warunki, tak? Czyli robimy ten pierwszy test, ten drugi, ten trzeci, sprawdzamy te trzy razy te własności, te properties, które wcześniej wymyśliliśmy i zadaniem FastChecka jest to, żeby wygenerować dane, ale nie tylko dane losowe, jasne, ale nie tylko losowe, ale odpowiednio wylosowane. I tak, napisałem ten test do mojej naiwnej funkcji. Okazało się, że failuje mi, czyli nie przechodzi mi już to drugie property, czyli że każdy element ma być większy lub równy od poprzedniego.
Ale co istotne, on mi też zwrócił taką dziwną linijkę tutaj. Seed, path i counterexample. Okazuje się, że fastcheck sam znalazł dla mnie kontrprzykład tego, kiedy moja funkcja nie działa. Czyli już dla takiego małego przypadku jak 2 i 10, kiedy są dwie liczby w tablicy, okazało się, że moja funkcja błędnie je sortuje. I teraz, ponieważ dane są losowe, on zwraca też seed i path, czyli takie dwie wartości, których musimy użyć, dokładnie te same testy wykonać ponownie, powtórzyć je. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to przynajmniej ponownie, on zawsze będzie losował inne dane. Natomiast to jest bardzo przydatne, żeby próbować coś powtórzyć albo właśnie zreprodukować. I pojawia się jeszcze jedna linijka, czyli shrunk 6 times. Co to tak naprawdę oznacza? No, w ogóle w jakim cudem on dotarł do tego, że mamy tak mały przypadek, że już te dwie liczby, 2 i 10, powodują to, że funkcja nie działa. Okazuje się, że on wcale nie zaczął od 2 i 10, zaczął od nieco dłuższej losowej tablicy, następnie ją zmniejszył, okazało się, że funkcja znowu nie działa, potem ją zmniejszył, okazało się, że funkcja znowu nie działa i tak zrobił 6 razy, aż dotarł do przypadku 2, 10. Algorytmy tego, w jaki sposób on robi ten, co się nazywa shrinking, algorytmy tego są mega skomplikowane, ale ostatecznie jakby uznał, że ten przypadek jest już tak minimalny, że już żaden, jego zdaniem, żaden mniejszy przypadek, i rzeczywiście tak jest, nie? W żadnym innym przypadku się już nie wywala ta funkcja. To jest jakby najmniejszy reprodukowalny przykład tego, kiedy ta funkcja przestaje działać. No i co teraz? Co powinniśmy teraz zrobić? Takie w sumie to jest pytanie do was. Nie mamy tą funkcję, znaleźliśmy tego buga, poprawiamy go i jest jeszcze jeden brakujący krok, bo powinniśmy zawsze dopisać tutaj test jednostkowy, czyli każdy ten przypadek, który znaleźliśmy, jakiś przypadek brzegowy, czasami, ponieważ to są dane losowe, może się zdarzyć tak, że przy którymś odpaleniu dopiero wywali nam się to testowanie, powinniśmy zawsze skopiować go i zrobić z niego test jednostkowy. Po to, żeby no jakby upewnić się, że będziemy to testować teraz przy każdym odpaleniu. Okej. Nie wiem, podoba wam się, nie podoba? Jakby przykład jest taki trywialny, celowo, żeby w miarę szybko to ogarnąć. Natomiast czy to jest przydatne? No, jak często piszemy funkcje sortujące? No, czasem piszemy, tak? Jeżeli, nie wiem, jeżeli jesteście współautorami, nie wiem, Lodasza albo jakiejś biblioteki takich typowych, takich małych helperów, no to rzeczywiście ten przykład z testem jednostkowym mega, mega przydatny. Tylko jak często pisze się taki kod? No, znacznie częściej pisze się, nie wiem, to co, o czym Marcin opowiadał dzisiaj, czyli use case'y. Czy możemy tym testować use case'y? Okazuje się, że możemy. Czy możemy tym testować, nie wiem, endpointy w API? Okazuje się, że też możemy. Jakby ten przykład testu jednostkowego jest tylko taki naprawdę banalny, minimalny, można powiedzieć zredukowany, dokonałem shrinkingu, żeby go pokazać. Natomiast to nie na tym się kończą te koncepty, które tutaj ta biblioteka wprowadza. I okazuje się, że możemy nawet tym testować frontend, możemy tym testować komponenty reactowe, możemy zajrzeć do tego repozytorium fastchecka, jest taki folder examples tam. Tam jest bardzo dużo przykładów, jest też dużo artykułów, filmy na YouTubie. No, bardzo, bardzo fajnie jest to udokumentowane, jest też dosyć dobrze żyjąca społeczność. I tu jest taki przykład z Music Player, czyli ze Spotify'em. Konkretnie mówię, że to jest przykład ze Spotify'em, nie jest żadna kryptoreklama, tylko rzeczywiście Spotify w swoim kodzie C++owym, używając analogicznej biblioteki, znalazł buga w playliście. Oni dokładnie to na swoim blogu opisywali bodajże w 2015 roku. I jakby pokazują tam dokładnie, co zrobili, że udało mi się przetestować interfejs użytkownika przy pomocy właśnie tych losowych property-based testów. Drugi przykład, który też tam jest w tym repozytorium, to jest przykład z Reactem, z użyciem testing library. I możecie sobie zobaczyć ten przykład. Tam na dole, obciąłem tego screena, na dole jest taki obiekt bugs. Można sobie włączyć bugi w kodzie i zobaczyć, czy uda wam się ręcznie znaleźć w tym samym kodzie jakby te błędy, a potem odpalić te testy i zobaczyć, że one znajdują je za was. I to jest jakby mega dobre. Testy są skomplikowane, tak. Asercje są skomplikowane, tak. Musimy umieć napisać te własności, znaleźć tego kodu i napisać się. Natomiast jakby rezultaty i zalety tego
no, wydaje mi się, że nieocenione. Czy macie jakieś pytania do mnie? Marcin ma pytanie. Michał, słychać mnie? Słychać. Michał, ja mam takie pytanie. Fajne są te testy, na pewno dużo rzeczy można wykryć, ale powiedz mi, tak biorąc pod uwagę na przykład pipeline'y, nie? Gdzie byś to wpiął, taki test? One by hulały gdzieś osobno, czy by hulały na przykład dla każdego tam, powiedzmy, branża? Wiesz, do czego dążę? Bo może się okazać, że tutaj możemy mieć do czynienia z flaky testami, nie? I one, wiesz, niby wszystko będzie pięknie, a potem nagle okaże się, że, nie wiem, na dewelopie coś nie przejdzie, nie? To jeszcze zależy oczywiście wszystko od konfiguracji. Ale jakbyś na przykład miał wrzucić tego typu testy w proces, nie? Gdzie byś to umieścił? Znaczy, ja bym je odpalał tam, gdzie testy jednostkowe, czy w zależności od tego, jakie testy napiszemy, te property-based testing, jeżeli to są property-based testing na poziomie jednostkowym, to bym wrzucił razem z jednostkowymi. Jeżeli na poziomie end-to-end, to jest w ogóle też trochę bardziej skomplikowane, bo jak przetestować frontend w ten sposób, nie do końca się da. Tworzy się, tak naprawdę rozwijając ten koncept, tworzy się model, tworzymy takiego taki dummy interface, który udaje, że jest prawdziwym interfejsem i na nim wykonujemy operacje i te same operacje wykonujemy na prawdziwym interfejsie, losowe i potem jakby zadaniem testu jest porównanie, czy te dwa standardy, na ostatnim slajdzie mam kilka linków, jeszcze może tam wrzucimy potem na ekran albo wam podeślemy. No ja bym je odpalał zawsze, aczkolwiek tutaj może się pojawić ten problem, chyba, o którym też ktoś pytał przy okazji pierwszej prezentacji, czyli czy to nie zajmie za dużo czasu. Albo tak jak teraz wspomniałeś, co z testami, które są flaky, czyli takimi testami, które odpalone w różnej kolejności dają różne rezultaty, na przykład odpalone ABC testy przechodzą, ale ACB już nie przechodzą. I to jest problem, którego ta biblioteka zupełnie nie rozwiązuje, to nie ma z tym związku. Natomiast mam taką w sumie ciekawostkę, ostatnio byłem na konferencji Mid.js Summit i rozmawiałem z kolegą, który siedzi w branży trochę dłużej ode mnie. I w Rubim jest automatyczny tester do flaky testów, który znajduje. I czasami bywało tak, że oni w piątek wieczorem je odpalali i przychodzili w poniedziałek rano, dopiero były wyniki. Bo on właśnie losowo odpalał nie tylko z losowymi danymi, ale też w losowej kolejności te testy. To ja się zapytam, bo wiem, że teraz masz okazję pisać trochę kodu bardziej bibliotek do Sailora. Ale czy używasz teraz gdzieś property-based testu? Bo to jest dość stara idea, ja ją dobrze znam, ale rzadko trafiałem faktycznie na zastosowanie. Jestem ciekaw, gdzie to wpiąłeś. Nie, aktualnie jakby ja stosunkowo niedawno zmieniłem plan, natomiast jestem jakby leadem zespołu w Sailorze z Wrocławia. Natomiast w poprzedniej firmie rzeczywiście udało mi się wprowadzić property-based testing. Było na to miejsce i był jakby taki chłonny grunt i dobry projekt, gdzie pisaliśmy małe funkcje i jakby grono ludzi też było chętne, żeby zobaczyć, jak to działa i tam to bardzo szybko się przyjęło. Natomiast żeby to wprowadzić na frontendzie, to wymaga też, no to jest pewien koszt. Jakby ta krzywa uczenia jest bardzo, bardzo prawie pionowa, nie? Trzeba wyedukować ludzi, nauczyć ich pisać, potem poprawiać te testy, jak zmieniają też interfejs. To nie jest takie hop-siup. Pełna zgoda. Właśnie pytanie, na jakim poziomie to wprowadziliście? Czy na poziomie jakichś utility functions, czy na poziomie jakichś core'owych rzeczy? Wtedy na poziomie utilities functions, tak. Bardzo, bardzo nisko. Czy mamy jakieś kolejne pytania? Ludzie są chyba chętni pizzy. Chyba ten zapach tutaj wszystkich zachęcił. Tutaj, Mateusz, jeszcze miałeś uwagę. Wydaje mi się, przed chwilą coś mówiłeś, ale... Nawiązać do sytuacji, że właśnie też miałem taki problem ze Strikerem, że on jakby losuje te mutanty, a samym założeniem tych testów fundacyjnych jest deterministyczność, czyli że te testy nie powinny być losowane i nie wiem, czemu tak działa Striker do końca. Okay. Nie wiem, akurat Strikera nie używaliśmy nigdy. Natomiast jeżeli gdzieś widać to chyba po 10 jakieś trendy na najbliższy rok albo pół roku na frontendzie, to frontend właśnie odkrywa losowość w testach, tak? Property-based testing, losowanie danych. Także jeżeli chcecie być do przodu na frontendzie, to tak, idźcie w to. Ja
losujemy. Pytanie jest takie, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Może ktoś? Jakby co, to piszcie do mnie na poprosimy link. Skina jeszcze do kontaktu, żebyś mógł zrobić zdjęcie. link.tr.e/typeofweb. Tam znajdziecie wszystkie linki, które są istotne, łącznie z moim blogiem, LinkedInem, książką, nie wiem, kursem. Tak. Zapraszamy. Zachęcam do kontaktu. Nie bójcie się. Odezwijcie. Dobrze, to w takim razie tak. Dziękuję wszystkim za online i tutaj online byli. Zapraszam na kolejne edycje, które gdzieś tam będą. Z uwagi na to, że mamy jedną prezentację, która została przesunięta, zakładam, że tutaj będziemy mogli się spotkać ponownie. Dziękuję wszystkim i smacznego.